Cześć wszystkim, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w nowym vlogu. Mamy poniedziałek, godzinę 10:20. Jestem już w Dąbrowie Górniczej pod salonem urody Esse. Zaraz idę na paznokcie za dokładnie 10 minut. Jak widzicie, znowu jestem wcześniej, tak jak wam wtedy na vlogmasie mówiłam. Ja zawsze lubię być te 10 minut wcześniej i trochę poczekać, ale być punktualnie. Powiem wam, że wciąż mam świąteczne paznokcie. Trochę je przetrzymałam, bo dokładnie sobie liczyłam i mam je już chyba 1,5 miesiąca. Także odrost jest naprawdę ogromny. Tak to się prezentuje, nie za ładnie, natomiast zaraz idę i robimy nowe. Także ubieram maseczkę i już idę do salonu. Już po paznokciach, to są chyba najpiękniejsze paznokcie, jakie miałam, moje ulubione zdecydowanie, naprawdę są przepiękne, długo myślałam o Frenchu i czuję, że to jest to na razie, mega mi się podobają i jestem zakochana, także super. Byłam właśnie w Biedronce, czekam teraz na Dominika i Elmo, bo musimy podjechać do moich rodziców, ponieważ tam przyszła paczka, potem wam pokażę, co to jest. Jest to paczuszka dla Elmo, także dzisiaj będzie dla niego prezencik. Jest mój piesełek! Mój piesełek! Przyszliśmy do domu i otworzyliśmy paczkę, którą dostał Elmo. Zobaczcie, jakie to jest przesłodkie i przepiękne. Mamy tutaj poidełko dla pieska na takim stojaku i miseczkę na jedzenie. Wszystko jest w jednym miejscu. Są też różne warianty stojaków, różne kolory drewna, różne kolory miseczek, różne kolory tego poidełka. I zobaczcie, co jeszcze dostaliśmy. Mamy tutaj personalizowany pojemnik na karmę z napisem Elmo. Jest to przepiękne, jest też bardzo ciężkie, ponieważ jest to porcelanowe. Tutaj mamy taką drewnianą zatyczkę i tak się to prezentuje. Jeśli szukacie czegoś ładnego, jakieś ładne miseczki, czy właśnie pojemnika na karmę, to polecam sobie sprawdzić tutaj na Instagramie. Zrobiłam sobie obiadek, niestety nie mam żadnych warzyw, bo do takiego obiadu zwykle jem ogórka, a niestety moje ulubione ogórki się skończyły, także zjem tylko mięso i bataty. Mam tutaj indyka przyprawionego, marynował się w ogóle od wczoraj, także pewnie będzie bardzo dobry, i bataty te akurat są z Selgrosa. Dodatkowo je sobie przyprawiłam i powiem wam, że ostatnio robiliśmy z Konradem bataty, sami robiliśmy frytki z batatów i szczerze mówiąc jest bardzo dużo z tym roboty, bataty są ogólnie bardzo twarde, więc uważam, że lepiej jest po prostu kupić mrożone, gotowe i naprawdę wszystko wychodzi szybciej, a w smaku jakoś specjalnie się nie różnią, powiem nawet, że chyba wolę właśnie te takie gotowe mrożone, także jem i idę myć naczynia, bo jest pełna kuchnia naczyń. Odebrałam przed chwilą kolejną przesyłkę z paczkomatu dla Elmo. Także on ma naprawdę jakiś prezentowy tydzień, już wam pokazuję, co to jest. I są to naturalne gryzaki, tym razem zamówiłam co innego i obawiam się, że ta paczka będzie naprawdę obrzydliwa, przynajmniej dla mnie. Wydaje mi się, że on się zdecydowanie ucieszy. Są tam między innymi jakieś kurze łapki, tchawice, kolejne uszy. On przed snem, powiem wam, że naprawdę lubi sobie jakiegoś gryzaka takiego pogryźć, typu na przykład ucho, uszy uwielbia i faktycznie przed snem lubi się tak wyciszyć i wtedy sobie tego gryzaka pogryźć, także już wam pokazuję, co jest w środku. I tak się prezentuje paczuszka, ładnie wszystko jest zapakowane, no i mamy tutaj, o nie, zobaczcie! Jaka kurza łapka, w ogóle bardzo duży ten zestaw, zamawiałam go 2 dni temu, także całkiem szybko przyszło i taki zestaw kosztował chyba 15 zł, także naprawdę dużo jest tutaj różnych dziwnych części ciała innych zwierząt i oczywiście uszy, o te są o wiele mniejsze niż były tamte. Tamte, które kiedyś wam pokazywałam, to były uszy wieprzowe, tym razem zamówiłam uszy bawoła. Także tak to wygląda. O, a tego nie zamawiałam, to chyba dostaliśmy dodatkowo, nie mam pojęcia, co to jest. I tutaj jeszcze taki gryzaczek, może nie będę wam mówiła, co
to jest, napiszę po prostu pod filmikiem w komentarzu. Także jeśli jesteście ciekawi, co to jest, a jest to naprawdę dosyć kontrowersyjna część ciała, ale podobno jest super, jeśli chodzi o gryzaki dla zwierząt. Także w komentarzu będziecie mieli nazwę. No i tak jak Wam wcześniej wspominałam, przy poprzednich gryzakach bardzo ważne jest, żeby zamawiać te gryzaki naturalne. Wtedy nie ma żadnych, wiecie, sztucznie wybielanych rzeczy, tylko faktycznie są to naturalne, jak widzicie, części ciała. No a Elmuś je uwielbia, także daję mu, nie wiem, najpierw co, coś może wylosuje i pewnie będzie się bawił. Widzę, że uszko bardzo się spodobało, także standardowo uszy najlepsze. Bardzo mu się podoba Elmuś, co? Jakie pyszne. Powiem Wam, że jestem trochę zdenerwowana. Nagrywam ten fragment vloga dzień przed zabiegiem. Jest 19:30 około i jutro na 8 rano muszę być już w klinice. Także będę miała już z rana zrobiony zabieg i w momencie, kiedy to oglądacie, pewnie jestem już po wszystkim. Chcę Wam to powiedzieć teraz i powiedzieć, dlaczego zdecydowałam się na powtórzenie zabiegu, który miałam robiony w 2018 roku. Wtedy nagrałam o tym zupełnie osobny filmik już po wszystkim, natomiast tym razem chcę się z Wami podzielić całym przebiegiem. Nie tyle co zabiegu, bo niestety na pewno nie mogę tam wejść z kamerą i tego pokazać. Natomiast chcę po prostu Wam pokazać cały okres rekonwalescencji. Także już jutro rano przed zabiegiem i po zabiegu cały dzień spędzicie ze mną. Będę jutro nagrywała vloga, także wszystko na pewno Wam pokażę. I osoby zainteresowane, mam nadzieję, że będą zadowolone. Chcę to wszystko pokazać w taki sposób, jak to wygląda, żeby po prostu ktoś, kto chce się zdecydować na taki zabieg, operację, moim zdaniem jest to bardziej po prostu zabieg, ponieważ jest przy znieczuleniu miejscowym i jutro już będę w domu po zabiegu. Także żeby osoby, które nie są pewne, a mają taki kompleks, żeby mogły jakoś lepiej się poczuć, zobaczyć, jak to wszystko dokładnie wygląda, jak wygląda właśnie ten okres rekonwalescencji, czyli ten teoretycznie najgorszy, no i żeby mogły ewentualnie zdecydować się na taki zabieg i spełnić swoje marzenie, bo tak było też w moim przypadku. W 2018 roku poszłam na zabieg korekty odstających uszu. Bo nie wiem, czy wszyscy, którzy oglądają teraz tego vloga, wiedzą. Miałam odstające uszy i naprawdę przez długie lata zmagałam się z tym problemem. Był to mój największy kompleks i bardzo chciałam to zmienić. W końcu w 2018 roku zdecydowałam się, że podejmę się tego zabiegu. Jeśli chodzi o wszystkie szczegóły, to są one dokładnie w tym filmiku. Tutaj wszystko opowiedziałam dokładnie, ile to kosztowało, jak to wyglądało i tak dalej. W następnym vlogu pewnie powiem Wam więcej informacji na temat tego zabiegu, który jutro będę miała robione, natomiast dzisiaj chcę Wam powiedzieć, dlaczego decyduję się na ten zabieg, skoro już jeden miałam. A więc jeśli chodzi o moje uszy aktualnie, to nie są one identyczne i jedno podoba mi się bardzo, moim zdaniem jest idealne, natomiast drugie niekoniecznie, powiedziałabym, że nie umiem go wręcz zaakceptować takim, jaki jest, dlatego też decyduję się na powtórkę tego zabiegu. Zaraz oczywiście Wam te uszy pokażę, natomiast chciałam jeszcze tutaj wspomnieć, dlaczego nie jestem zadowolona i dlaczego ten zabieg jakby nie tyle, co się nie udał, bo właśnie o to chodzi. Przed wykonaniem takiego zabiegu podpisujemy taką informację, żeby mieć świadomość, że uszy są po prostu inne i nie ma gwarancji tego, że będą one wyglądały identycznie po operacji, po zabiegu. Ja jak najbardziej to rozumiem, natomiast moje uszy nie tyle, co różnią się jakby kątem odstawania aktualnie, to po prostu różnią się kształtem, czego wcześniej nie zauważałam, dopóki nie stały się one bardziej przyległe do mojej głowy. Jak zaraz Wam to pokażę, to na pewno będziecie wiedzieli, o co mi chodzi, a więc przejdźmy już po prostu do rzeczy. To jest moje jedno ucho, które moim zdaniem jest idealne. Ja Wam je pokazuję na zdjęciach, na filmach. Czasem mam to ucho odsłonięte i po prostu włosy zaczesane za ucho, także uważam, że to jest idealne, podoba mi się w 100%. No i tymczasem to jest moje drugie ucho, trochę właśnie widzicie, mam już takie wewnętrzne opory, żeby je po prostu pokazać, natomiast chcę to zrobić, bo mam nadzieję, że już jutro będzie wyglądało o wiele lepiej. I tak właśnie wygląda moje drugie ucho, jak sami możecie zauważyć. Ja już nawet w podglądzie to widzę, ono po prostu jest inne. I nie tyle co właśnie to jest bardziej przyległe niż to, natomiast mam tutaj taką
chrząstkę, której bardzo chcę się pozbyć, bo właśnie ona powoduje, że to ucho wydaje się jakby jeszcze większe i jeszcze bardziej odstające. Także jakiś czas temu udałam się do pani doktor, u której robiłam pierwszą operację, pierwszy zabieg, na konsultację. Pani powiedziała, że jak najbardziej możemy to naprawić, że chrząstka po prostu wytnie, zrobi tak, żeby to ucho było ładniejsze i prawdopodobnie doda jeszcze jeden szew, żeby było bardziej przyległe, tak jak to ucho, żebym już po prostu była spokojna. Także będę miała operowane właściwie tylko jedno ucho. Na pewno będę miała też opatrunek, będę go nosić przez jakiś czas. Później będę nosić opaskę, ale zresztą wszystko Wam na pewno pokażę. Mimo tego, że zabieg miałam już robiony, to powiem Wam, że trochę się stresuję i mam nadzieję, że szybko to pójdzie. Na szczęście zabieg jest z rana, więc na 8 będę już w klinice. Potem tylko się przygotować, przebrać i tak dalej. No i będzie zabieg robiony, także dosyć szybko pewnie stamtąd wyjdę. No i już będę mogła cieszyć się zrobionym uchem. I bardzo się cieszę na tą poprawkę. Powiem Wam, że wciąż nie mogłam tego ucha zaakceptować, przez co jakby związywanie włosów i pokazywanie uszu wciąż nie było dla mnie na tyle komfortowe, jakbym chciała. Po prostu tego ucha się wstydziłam i automatycznie próbowałam je schować, no a przecież nie o to chodzi. Trochę za dużo się wycierpiałam i trochę zapłaciłam za to, żeby one wyglądały dobrze, także stwierdziłam, że jeszcze po prostu to poprawię, jeszcze trochę przecierpię, ale mam nadzieję, że już teraz będą po prostu idealne. Wytłumaczyłam pani doktor dokładnie, o co mi chodzi, pani doktor mnie zrozumiała, także mam nadzieję, że wszystko się uda i będę mieć ładne uszy. Także wszystko zobaczycie w kolejnych vlogach. Mam nadzieję, że się cieszycie. Pod tym względem też się cieszę, że będę mogła Wam pokazać, jak to wszystko wygląda, bo wtedy tego nie nagrywałam, tylko nagrywałam już Wam cały filmik po wszystkim, a teraz będziecie mogli zobaczyć wszystko na żywo. Także to wszystko, jeśli chodzi o tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby wszystko poszło dobrze i żebym czuła się dobrze. Stresuję się właśnie mimo tego, że już raz to miałam. No ale wiadomo, będę musiała się tam położyć, będą mi coś przy tym uchu robić, ciąć je. Także mimo wszystko się stresuję. To nie boli, oczywiście, że nie boli, natomiast gdzieś tam stres jest. Także już się zaplątałam z tego wszystkiego, zaraz przyjdzie do nas sushi. Dzisiaj Dominik też będzie mógł zjeść sobie sushi, także ja przy okazji też sobie zamówiłam na trochę odstresowanie. No i mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj zasnąć, że nie obudzę się o 4:00. Zawsze jak czeka mnie coś ważnego na następny dzień, to ten sen jest taki średni, a ważne jest tutaj, żeby się wyspać. Także jeszcze raz trzymajcie za mnie kciuki, no i mam nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie. Idealnie przed jutrem. Także siadam, zjadam i odstresowuję się na tyle, ile się da.